Halo, halo, kłaniam się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Metro Last Light. Ostatnio spotkaliśmy się z Pawłem w końcu. Zajrzeliśmy do jego umysłu, no i nic tam ciekawego żeśmy nie znaleźli. I musimy teraz biegusiem dostać się do Polis. Ja tu byłem na ekranie takim, nazwijmy to... na tym ekranie takim wstrzymującym. Standardowy problem z tą grą jest taki, że znowu po wczytaniu okazało się, że mam mało co tlenu, mało co filtru. Mało co filtrów i trzeba się znowu gimnastykować. Żeby się ogarnąć. Tego trzeba przemknąć obok. Żeby tego... O Jezus, wpadłem do wody. Byłaś Mieczysław. Gdzie ja jestem? W którą stronę? W prawo, tam. Dobra. Powiedzmy, że jako tako trzeba po cichutku, żeby nie angażować się w walkę z tymi mutantami. Raz dlatego, żeby nie marnować zasobów filtrów, a dwa, żeby nie marnować amunicji. Tam coś lazło. Gdzie to? Kurna, gdzie to jest? Zajesz! Dobra, udało się jako tako. Ja tu nie pamiętam, jak to za amunicją stoję. Dobra, ale jest chociaż strzelba trochę. Jest chociaż trochę strzelba. Teraz pytanie, ja chyba tędy mam iść. Kurwa, te małe mnie stresują. Chyba tędy mam iść tym takim wąwozem jak... Kurwy, ala. Kuźwa, co tu mnie czeka? Poza mną czy przede mną? Chyba przede mną. Dobra, przełączymy sobie na broń. Kurna, tu się jakieś cuda dzieją, naprawdę. No, o czym to ja mówiłem, zanim wpadłem do wody. Mówiłem o tym, że... Mówiłem o tym, że... Oj, właśnie. Mówiłem o tym, że... No. Gra po wczytaniu znowu zabrała mi połowę filtrów powietrza. Znowu muszę się gimnastykować, jakby zbierając te filtry. No, wyjdźże mi z tej dziury. Dobra, trochę spokoju. Ja tu muszę pilnować, żeby iść na kuckach jak najwięcej. Z tego względu, że no, jest ciszej. Kurde, minusem jest też to, że tu sobie nie można sobie zrobić szybkiego zapisu, tylko... Tylko trzeba... bazować na zapisach automatycznych z gry. Dobra, okej, okay. Te potworki... A tu są teraz, dobra. Niedobrze.
chwila spokoju. Pytanie, jak długo? Ja cały czas gdzieś w tle słyszę jakieś takie porykiwania. To znaczy, że cały czas coś gdzieś na mnie się czai. Tutaj poszły jakieś kurna dwa susie. Pytanie, czy te susie będą na mnie polować? No na będą. Aż szlak by to. Kurna, nawet nie przeżyłem. Dobra, gra się zapisała. Są jakieś postępy tego całego bałaganu. W prawo? Tutaj? Zobaczymy, czy to tutaj. To trochę wygląda. To niby tutaj. Ja nie wiem, czy mam iść kurna i strzelać w te gówna, czy nie. Tędy? Chodzi na to, że tędy. Okej. Okay. Tędy. Kurna niedźwiedzie zmutowane, ale jazda. Co tu się teraz odbywa? Mówię, że słyszałem jakiegoś mutanta mega. Przecież jak z czymś takim trzeba będzie walczyć, to ja nie wiem. Dobra, tu się gra zapisała, więc niech będzie. Maska zniszczona, bierzemy świeżą. Podnosimy filtr, notatnik. Tu nie zebrane, tam nie zebrane. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam mam gdzieś iść. No kurna, coś czuję, że ja z tym wielkim będę musiał się zmierzyć. A to piździec nie będzie proste. Gdzieś tutaj na tym. Gdzieś tutaj jakoś tędy. Dobra, jestem przeładowany. Każdy magazynek mam do pełna i to jest dobra wiadomość. Okej, leży. Jednak jeszcze nie, a to dzieci trzeba. Teczki mi się kończą. Trzeba dzieci zabijać. Cholera, nie trafiłem.
Jezu! Jednak na dzieci to nie działa chyba, mam wrażenie. Cholera, nie trafiłem. Trzeba zmienić sobie na inną broń. Dobra, to jest jak z tym, jak z tą wielką mamuśką. Tam też trzeba było ją... zwalczać po trochu, że tak to ujmę. Tam też trzeba było ją zwalczać po trochu. Gdzie teraz? Tutaj? Kurwa, tędy? Powiedzmy, że chyba dobrze. Zmienimy sobie film. Dobra, udało się. Thank God, you're in one piece, and you've brought a friend. Tu już można bez maski? Is this? Artyom, this kid shouldn't be out there without a gas mask. What the fuck? Ah, so it is, so it is. A child of the surface, a dark one. No! Don't shoot him, Miller. Then get it away from me. No mask. I should have known. This one's green, but that one's yellow. Tell him I'm not a danger. It seems he is adapting well. Yes, that will keep him alive. May I talk to him, Artyom? Colonel Miller, put your fear aside. This child is the future. You need only take its hand. My hands are full enough. I doubt this creature can help us. But you two, you go on without me, before I give in to better judgment and rid the earth of it. Okej, coś się dzieje. How is this? I can understand his thoughts. And I can hear yours, Artyom. Can you hear anyone's thought just by touching them? With Artyom, it's different. We can talk from afar. He was adopted long ago. Do you see, Artyom? The Dark Ones changed you so that they could understand us. What's behind that door? Did you hear? They call you. I can hear. Open this. Wait. That looks like one of the sealed doors in D6. Yes, at the exhibition. Has a strong lock too. We've yet to break it. What's there? The people? They're inside. Sleeping. Incredible. Look at this. They're hibernating. He is not alone. I must wake them up. It's time for them to leave. We are all going there now. We'll open the door if we can. There's death nearby, all around. But I must wake them or be alone forever. Now listen. Help us and we'll help you. I will. What needs to be done? I must wake them. We'll have to improvise. Hey, wake up, you bastards! Colonel, can you open the gate where the gardens line ends at D6? Do you have the code? I have all the codes for D6, but I can't promise a thing. You'll have to. He will help us in Polis if you do. Take him along then, and brief me on the way. If I'm convinced that he'll help us, I'll open your door. Follow me.
Dobra. A, myślałem, że coś tu można, jakieś zapasy czy coś, a... Ale jednak nie. He's not alone. He's not the last. I understand his excitement and his wish to immediately meet the others. To free them and wake them up. But he has agreed to wait a bit longer. First he's going to try and help us. If we make it to the conference, the Dark One will be able to open up the thoughts of Moskvin, or Korbut himself. Perhaps make them stop this madness. This is our last chance. No właśnie. Artyom, we already knew of Oktobriska from Khan. And we did confront Moskvin on this. Yet he didn't even try to disprove it. He told them by sheer luck their chemical defense squad was exercising nearby. And thus, despite some sacrifice, they were able to nip this darting epidemic in its bud. Otherwise, it would have engulfed the whole of Metro. What can you say to that? Even I would have done the same. But Colonel, it was Lasnitsky, their agent who stole a virus container from D6 right before the outbreak. So what? There's not a single living witness besides Artyom. Who'd believe the order? We have the D6 now. What if it was us who released the virus? But the Reds tried to break through into Hans's territory. We could make Moskvin. What can we do? We are not an army. We've less than 100 fighters. Yes, Moskvin did gear up for war. But after Polis suggested that we share the wealth inside D6, he might actually agree to peace. And we must do everything to have that agreement signed. Moskvin, what difference does he make? He's just a puppet in Corbett's hands. And while he's talking, Corbett's forces are encircling you. You'll seal this peace agreement with your blood! What? You've got a better idea? You brought this ape here! What now? We're done with this. Let's go to the council hall. Follow me! Dobra, teraz pytanie, czy coś tutaj można podnieść, zebrać jakieś zasoby, cokolwiek? Nie, tu nie można. Tutaj blokada. Go to highest alert. Instruct Korneyev to proceed with... Well, he knows what to do. Tutaj coś może? Jakieś zasoby? Amunicja, cokolwiek? Please let this work out. Tutaj telefon, nie, tutaj nic, nie. Kurwa, to sami faszyści. Get ready, Artyom. Stay close to the little one. Hurrah, comrades! Let there be peace! In the name of our children! You are a liar! Calm! Are you out of your mind? I know what I'm doing. Just believe in me. Just this one time! Who are you? Guards! Take this man away! Ranger, stand down! Artyom, little one! It's your turn! Idziemy? Bierzemy tego? Kuźwa, mały, ogarnij się trochę. Ja się nie mogę ruszyć. Znaczy Moskwin stał niby po ich stronie, tak? A tak naprawdę stał po stronie Korbuta. Dobrze kojarzę? Znowu mam gdzieś kuźwa iść. Znowu jesteśmy w świecie jakichś dziwnych wizji. Kurna, tu wszędzie są gdzieś jakieś drzwi. Comrade Moskvin, you must support me on this. Or else, some inconvenient details might surface concerning your brother's death. Kuźwa, ile tu jest drzwi? W którą stronę ja mam iść? Chyba tutaj, ja nie wiem. I overheard one conversation between your brother and his advisor about the threat you pose and ways to eliminate it. What the hell? Threat?
We're brothers. He thinks you feel bypassed, cheated. He fears you will overthrow him. He's totally mad. Totally. I'm going to give him an earful. Words alone will not avert his assassination plans. No, you must strike first. Kurna, co tu się odbywa? Maxim, brother. I'm so pleased that we finally made up. It was a fight over nothing. Let's have a drink. Sure, brother. What? It is unanimous. Max will be the leader if possible. They elected the new Secretary General of the Republic. Silent. What are you looking at me with those honest eyes for? Ja nie wiem, w którą stronę mam iść. Czy ja mam może odkryć wszystkie te drzwi? It was your fault. Who wanted me dead? Corbett sold you out. And now he's got me by the balls. All because of you. Okej, no niby on ma trochę wyrzutu sumienia. Ale generalnie rzecz biorąc chodzi o to. I'm so sorry, brother. Generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że oni obydwaj i ten zabity brat i Moskwin. Ja nie pamiętam jak ten. Nie zwróciłem uwagi jak ten brat się nazywał. Ale w każdym razie i Moskwin i jego brat byli manipulowani przez Tybuta od samego początku. What was I out loud? I see. So you gave me something. Just like I gave something to brother. Yes. Yes. I did. I poisoned him. And Corbett. I'm a fool. I thought he wanted to save me. And he just took the power. Took me by the throat. And he's storming the D6 now. And there's that virus. And if that falls into Corbett's hands, the end. But you are the leader. Order him. Call the troops back. Stall them at least. Buy some time to make a deal. There's nothing more we can do here. Hurry. Faster! To the platform! Damn, I'm not surrendering D6. Follow me! Dobra, i teraz kurde będzie. Dobra, chwilowo nic się nie dzieje. Pytanie, czy my mamy zniszczyć D6, czy nie? Bo problem w tym, że jeżeli zniszczymy D6, to zniszczymy też te cienie, które tam są, się hibernują. Dobrze rozumiem? Czy mamy tylko obronić D6? Jeżeli tylko obronić, no to jeszcze pół biedy, ale jeżeli trzeba będzie zniszczyć, no to zniszczymy też cienie. No właśnie. He is gone. He did what he could. And now he is gone to meet his kin. I can't judge him for that. The remainders of humanity are finishing each other off in their final fight. It is not his war. I hope he was able to forgive us. Me. For what we did to his brothers and sisters. His mother and father. No właśnie, kurde. Jesteśmy generalnie w ciemnej dupie, no nie?
Ludzkość się... Ludzkość nawet w obliczu zagłady wyżyna się, bo ma taką fantazję. Broń D6 do momentu całkowitego zniszczenia zapasów broni biologicznej. Czy coś tu można zrobić? Ja nie mam amunicji. Zwłaszcza pistoletu. Nie wiem dlaczego nie ma amunicji w pistolecie. Kurde. Moskvin wasn't bullshitting this time. The Red Line's advancing on three sides. My brother's in arms. I am not a man for speeches, but here it is. You are the most dedicated, most courageous soldiers in the Metro. Each of you is worth 5 Reds. If you simply do the job you were trained to do, we'll win this battle! Sparta! To battle! Sparta! Dobra, i wszyscy polecieli biegusiem, gra się zapisała. Fajnie, dobrze, gra się... Kurwa, jak ja mam sobie poradzić bez amunicji? Gra się zapisała i jest Gites. Dobra, kurde, bo... Mielę bez sensu. Gra się zapisała i tu kończymy. I tą bitwę polecimy sobie w następnym odcinku, bo tu się będzie na pewno coś działo. No Moskin, kurde, tak jak on sam powiedział, tak? On myślał, że będzie dobrze, a dał się zmanipulować jak dziecko. Także... No i Korbut trzyma wszystkich, że tak powiem, za jaja. Bo Korbut chciał z jednej strony, w sumie ja nie wiem, czy przejąć władzę, czy... Znaczy no w sumie przejąć władzę, bo on jest z czerwonych. Także dążył do przejęcia władzy. No i w zasadzie mu się prawie, że się to udało, bo zostało tylko D6. Jak przejmie D6, no to już władza będzie w jego rękach. Czy tam ogólnie w rękach czerwonych, ale raczej jego. Bo jeżeli dobrze kojarzę, to on jest tym głównodowodzącym. No, także tak to. O rany boskie. Dobra, to w takim układzie bitwa... o D6 w następnym odcinku, więc oczywiście zapraszam. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć!